W weekend nieznani sprawcy pomazali czarnym sprejem kilka miejskich budynków i spółdzielczych bloków. Szli chodnikiem na tyłach Alei 3 Maja wzdłuż ogrodzenia stacji uzdatniania wody Jagiellońska. Szlak ich wędrówki znaczyły bohomazy, z których wśród licznych wulgaryzmów na pierwszy plan wybija się hasło „legionowski styl”. Przede wszystkim została zniszczona elewacja budynków przy Alei 3 Maja. To jest budynek 2, 3 i 4. No oczywiście to są graffiti, w zasadzie to nawet nie graffiti, tylko napisy. Oprócz tego jeszcze budynek przy Broniewskiego, to jest budynek numer 8 na szczycie. Tamten budynek jest niedocieplony, te też, no ale niemniej jednak elewacja została zniszczona i to na dosyć dużej powierzchni. Przykłady żenującego legionowskiego stylu pojawiły się też na ogrodzeniu bloków wspólnoty przy Dietricha, ogrodzeniu stacji uzdatniania wody i na kilku znakach drogowych. Wandale nie oszczędzili nawet elewacji budynku miejskiego żłobka, na którego teren dostali się przez ogrodzenie. Urząd Miasta wstępnie oszacował straty, wynosi to mniej więcej 2000 zł, jednak naprawa szkód będzie możliwa dopiero po interwencji ubezpieczyciela, po zapoznaniu się z dokumentacją stworzoną przez policję, ponieważ już na samym początku, w poniedziałkowy poranek, pani dyrektor żłobka zawiadomiła policję. Spółdzielnia mieszkaniowa swoich strat jeszcze nie oszacowała, ale podobnie jak legionowski ratusz, także i ona zgłosiła na policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ja uważam, że no, takie rzeczy powinny być jednak ścigane, dlatego że to są pieniążki spółdzielców. Za każdym razem musimy naprawiać tą elewację, no, a swoją inwencję twórczą no, wydaje mi się, że można w jakiś inny sposób wyładować. Policja już zajęła się sprawą, którą przejął Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Jej działania apelem do mieszkańców wsparł legionowski ratusz. Prosimy mieszkańców okolicznych bloków, by jeżeli byli świadkami tego zdarzenia, bądź widzieli kogoś, kto przebywał w tym czasie w okolicy bloków i w okolicy żłobka miejskiego, prosimy ich o kontakt z policją, ponieważ nie chcielibyśmy takich aktów wandalizmu w przyszłości. I takiego legionowskiego stylu.